Proszę, wracaj! Nie jest dzisiaj chyba w najlepszym humorze. Chciałem przeprosić za jej zachowanie, panie. Nie ma takiej potrzeby, to jest tylko ptak. Jak uważasz, moja córeczko? Zasłużyli sobie na wynagrodzenie? Tak, oczywiście. Na co ja sobie pozwalam? Powinnam ich tu tak zostawić. Dlaczego jestem taka dobroduszna? Ach, Sindbad. Długo niczego nie jadłem, co by tak dobrze smakowało. Kiedy skończycie posiłek, mam dla was niespodziankę. Niespodziankę? To może być tylko magia. Te fontanny zawsze ze sobą bierzemy, gdy wyjeżdżamy w długą podróż. Coś takiego przydałoby się na pustyni. Można lepiej znieść upał, gdy w pobliżu znajduje się woda. Chodźcie, pokażę wam, jak to działa. A ja przez moment myślałem, że potrafisz czarować. Ten sułtan musi być bardzo mądry. Też tak myślę. Chodź ze mną. Sam widziałeś, jacy są dla mnie mili. A teraz chcesz ich zdradzić swoim ludziom? Całkowicie zapomniałem, z jakiego powodu tu jestem. Dobrze, że mi o tym przypomniałeś. Wielkie dzięki. Wstydź się! Dobrze wiesz, że nie chciałem ci tylko o tym przypomnieć. W tym miejscu, gdzie ludzie mają serce, ty masz kamień. Nie chce mi się wierzyć, że naprawdę tego chcesz. A co mam robić? Przecież muszę do nich wrócić. A kto tak powiedział? To jest doskonała okazja, aby uciec. O nie! Wszędzie by mnie szukali, a któregoś dnia by mnie znaleźli. Musisz tylko wystarczająco daleko uciec. Będzie lepiej, jak ty uciekniesz. Ja dam sobie z nimi jakoś radę. Zalbus ukaże cię. To się dopiero okaże. Zalbus wcale nie jest taki mocny, jak sobie wyobraża. Uciekaj i ukryj się, a resztę pozostaw mnie. Alibaba! Sindbad! To jest zbyt niebezpieczne. Nie denerwuj się tak. Wszystko słyszałam, jakby nie było. Jest jednym z nich i ani trochę nie jest od nich lepszy. Wmawia sobie tylko, że koniecznie chce być rozbójnikiem, a sam tak naprawdę nie wie, kim chce być, bo nic innego nie zna. Powiem ci tylko jedno. Uciekaj tak szybko, jak potrafisz. Nie, nie mogę, Sheila. Nie bądź taka bez serca. Dobrze, dobrze. Lecę rozejrzeć się. Ale uważaj na siebie, Sheila. Nie opowiadaj mi tu bajek, mów, gdzie się ukrył. To nie jest bajka, uciekł. A poza tym to jest głupota atakować sułtana. Ma 100 żołnierzy, a w skarbcu nie ma ani jednej sztuki złota. Jest biedny jak mysz. Dlaczego mnie okłamujesz, Alibabo? O wszystkim jestem dobrze poinformowany. O czym? Z namiotu zamiast sułtana wysła jego córka, bo sułtan dopiero oczekuje żołnierzy. Wiąż się go, to zdrajca! Brać go! Myślałeś, że jesteś bystry? Była pułapka, a ty w nią wpadłeś. Puszczaj, jesteś głupcem, Alibabo! Myślałeś, że ci się uda? Mam nadzieję, że masz już dość twoich przyjaciół. Czy nadal myślisz, że rozbójnicy to mili ludzie? Mówiłam ci od razu, ale mnie nikt nie słucha. A więc tak to jest? Tak, niestety. Dobrze, że mi powiedziałeś. Sułtanie, proszę, spróbuj wybaczyć Alibabie. To nie jego wina. Możliwe, ale co zrobimy z tamtymi, z tą bandą rozbójników? Jak mamy się bronić? Sindbad, idą wszyscy naraz, nikogo nie zostawili, oczywiście oprócz Alibaby. Jesteśmy zgubieni. Nie jesteśmy. Tak szybko się nie poddamy. Jeśli zaatakują, to najpierw zaatakują ten namiot, ponieważ jest najpiękniejszy, a więc powinieneś ukryć się gdzieś indziej. Tak, tylko nie wiem, jaki miałoby to mieć sens. Przybędą, to pociągniecie za to, zrozumieliście? Ja tak, a ty? Ach, to ty też będziesz musiała się postarać. Atakuje! Nadjeżdżają wszyscy na swoje miejsca!
teraz kolej na ciebie. Co, zdziwiony? Dokąd to? Nie tak prędko! Ej! Czego od nas chcesz?